Hejcie kochani, z tej strony Kukielia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy przebierać się za takie tematy związane z Wielkanocą. Dobry dwa. Pierwszy temat to będzie za zająca wielkanocnego. Wcześniej też próbowałam się przebrać, ale słuchajcie, no jak widzicie, muszą mi zrobić na złość. No to tego. Nam się tu nie zrobił odcinek z tego. Dlatego słuchajcie, jeszcze raz się przebieram, a wcześniej byłam na pierwszym miejscu, słuchajcie, najgorzej. Że byłam na pierwszym miejscu i nam tu usunęli. Okej. Dobra. O matko, jak słodko, króliczek taki słodziutki, widzowie, słodziutkie. Mega cute, przecute. Wyglądam jak Jax, słuchajcie, jak Jax z cyfrowego cyrku. Niesamowitego cyfrowego cyrku, sorry. Dobra. Zobaczmy, czy tu mamy królicze uszy, bo wcześniej mieliśmy. O matko, zobaczcie, słuchajcie, tu mamy takie coś, to jest nawet lepsze niż królicze uszy. Ale no nie wiem, tyle. Czy będzie tu coś takiego? Jak słodko, widzę, teraz zobaczcie. Dobra, zmieńmy skórę. Zmieńmy skórę na bardziej tego... I teraz mamy tu piękniutką skórę i mam nadzieję, że słuchacie tego. Tam się nie zdążyłam w ogóle przebrać, ale nie wiem jakim sposobem, jakim trafem w ogóle zdobyłam takie pierwsze miejsce. Chociaż no właściwie się trochę nie starałam nad nim. No i tak dostałam. Dobra, widzowie. Zobaczmy, czy tu jest jakaś marcheweczka, czy coś. Coś, co może po prostu królik chwycić w ręce. No i nie może. Bo tutaj nie ma marchewek. Okej, widzowie, już wiem. Kwiatuszki tak przyniosłem, widzowie. To będzie mega przysłodkie w ogóle. No, widzowie, poczekamy na temacik, jak już będziemy na podium. Dobra, widzowie. Przyniosłam cię bardzo ciche miejsce dosyć. Dobra. Ej, nie podgląda się, jak ktoś się przebiera, tak? Ja na początku myślałam, żeby włosy dodać, ale jednak słuchajcie, się zastanawiałam, że nie. Hej, Kukiulia. Hejcia. Wróciła. Hej, Kukiulia. Hajka. Dobra. Tak wolno mówić? Hajka? No dobra. Time's up! Zobaczmy, widzowie, teraz. Czy serio, widzowie. Będziemy na pierwszym miejscu znowu. Chociaż teraz się przebraliśmy lepiej. Yes. Jak odpowiadam tak samo, że yes. I wtedy, kiedy odpowiadam yes, to wy się najczęściej domyślacie. Omgy. Yay. Okej, kto to jest? O matko. Toki doki. Dam ci 5. Jak miło, słuchajcie, z twojej strony. Poznałam ją na poprzednim odcinku. Wyświetlcie sobie poprzedni odcinek, zobaczycie sobie. O, sorry, 5. 5. Teraz ja, słuchajcie. Jak słodka. Cute. Słodka. Już myślałam, czy dałaś truszy. Dobra. 5. Dajemy sobie wszyscy 5. Więc no. Piąteczkę. Dajemy. Okej. Dzięks. Proszę. Dobra, a kto to jest? Jakiś gościu na golafa? O matko, widzimy, to jest to. O matko, ktoś wspiera nie Palestynę. Jeju, Izrael. Izrael. Dobra. To flaga izraelska, jak się nie mylę. O matko, tu jakaś kosmiczka tu przyszła. Przyleciała właściwie naszym UFO kosmicznym. Okej, okay. Nic nie dajemy, to chyba nie jest fanka. Mam nadzieję, że nie, bo ja nie chcę nie dawać oceny fanom. Kto to jest? Kto to, słuchajcie, jest? Jakiś potworek taki.
Okej. Nie wiem. Zuzia, Zuzia, Zuzia. Zuzia, Zuzia. Zuzanna. Okej. Bardzo ładnie. W sensie, bardzo ładnie ona się przybrała. I w ogóle, to jest sztos, że tak ładnie się przebieracie. Okej, widzę. Zobaczmy, widzę, kto będzie zwycięzcą, proszę ja. Jestem na drugim miejscu. Omygi. Omygi. Jestem, słuchajcie, na drugim miejscu. Brawo, Kuki Julia. O, jak słodka. Słodziutka. Dzięki. Dzięki. Wiem, widzę. Dobyłam drugie miejsce. Mega sztos, słuchajcie. Drugie miejsce już jest to sztos miejsca. Od 500 się zaczyna fashion icon i bym chciała mocno mieć fashion icon, bo bym chciała mieć wszystkie w ogóle ikony i mega. Valentina to jest fanka, którą poznaliśmy. Przypominam, widzę. Możecie ją dodać, jeżeli chcecie. Okej. Kiedy co? Kiedy skończysz nagrywać, czy co? Kiedy nagrasz Brokeven? Może dzisiaj po fashion. Może dzisiaj po fashion, widzę. Możliwe, więc no. Omg, jej! Dobra, słuchajcie, teraz przebieramy się za kurczaka. Kurczak też jest symboliczny, nie wiem dlaczego, ale chyba przez to, że jajko. Po prostu. Będziemy takim trochę śmiesznym kurczątkiem, bo słuchajcie, takim wiecie. Takim mega śmiesznym, takim kurczakiem, takim słodziutkim. Trochę. Okej. Zobaczmy teraz, słuchajcie, czy tu będzie coś takiego żółtego. Będzie coś żółtego? Będzie, ale słuchajcie, czy będzie coś tutaj takiego kurczakowego? W sensie tu jest dużo tych rzeczy, ale nie ma tu kurczakowego. Nie ma kurczakowych rzeczy. To w miarę jest takie kurczakowe. Ale słuchajcie, no tu mało rzeczy na tego. Jest. Tu mamy jakieś klaunowe rzeczy. Klaunowe też rzeczy są. Okej. To weźmiemy takie coś. Po prostu. Czy tu coś jeszcze jest? Na przykład, nie wiem. Spodniczka? Ale ona ładna. Szkoda, że jej się nie da wziąć. Dobra, weźmiemy takie kurczakowe. I napiszemy mu teraz, że miałam być kurczakiem, ale przez to, że nie jestem, to jest mi bardzo smutno. Bo nie ma tu rzeczy za bardzo kurczakowych. Tam będzie tu coś żółtego? No będzie. Trochę żółty, ale to nie jest za bardzo żółte. Nie wiem, widzę, bo ja myślałam, że to jest żółte. Żółte skóry tutaj też mamy. Więc no. Też w sensie tutaj są. Dobrze, zobaczmy, czy będziemy takim. Okej. Ej, to jest ładne. To mi się bardzo podoba. W sensie. Wow! A to może symbolizować, słuchajcie, takie zbiory jajeczek. No to słuchajcie, no ocencie, czy jestem prawdziwym kurczakiem, czy jednak nie jestem. Czy jak zrobię kurczaki? Dobra, słuchajcie, jestem prawdziwym kurczaczkiem, czy nie jestem? Mam nadzieję, że jestem. I że nie będzie tak, o, ona nie jest tym kurczaczkiem. To jej nie dajemy wysokiej oceny. Ale przynajmniej jedna rzecz tam jest, taka wielkanocna. Zobaczcie! Przecież to jest królikowy beret. Czemu ja tego wcześniej nie wzięłam? Czemu? Że mogłam to wcześniej wziąć, no. Kurczę, no, jestem taka zła, słuchajcie, że nie wiem. Wow, kurczakowe oksy.
Okej, okay. Zobaczmy teraz, czy tutaj jest coś kurczakowego. No mało tych rzeczy kurczakowych jest i to tylko mogę powiedzieć. Kurczaki nie mają takiego czegoś. Teraz może zobaczmy tutaj. Kurczaki, w sensie pisknie. Nie kurczaki, ale dobra, nieważne. Słuchajcie, ja oceniam, że ta stylowa jest takie 2 na 10. Bo mi się trochę nie podoba, bo wiecie, trochę mało wielkanocna jestem w dodatku, ale no dobra. Mam nadzieję, że słychać się, że zajmę to miejsce, co trzeba, no i mam nadzieję, że będzie wszystko git. Czy w ogóle będzie mega git. Mega git. Okej, okay, zobaczmy. O dobra, czas minął. Już chciałam coś zobaczyć, coś może przybrać, ale słuchajcie, czas minął, więc skoro czas minął, to czemu ja już. Dobra. Mam nadzieję, słuchajcie, że będę na tym pierwszym, drugim, trzecim miejscu, w ogóle na podium. Jak będę na podium, to by było fajnie, gdyby to by było. Toki doki, nie wiem skąd masz tą parasolkę, ale bym chciała mocno mieć. Więc jeżeli wiesz skąd masz tą parasolkę, to proszę powiedz. Ja chcę bardzo mocno, słuchaj, tą parasolkę, jak nie wiem. Olonitex, czyli piąteczka. Piąteczka, słuchajcie, piąteczka. Piąteczka. O, akurat jestem po tej. Ale czekajcie, to chyba nie jest ta fanka, którą poznaliśmy od odcinku. 5! Okej, okay, widzowie, dzięki, wielkie dzięki, słuchajcie. Ania! Ania, co ona? Jara jakaś. Jara nie jest naszą chyba fanką. Chociaż nie wiem, widzowie. Dam 2. Zobaczmy. Kolejna jest Jara. Jak to możliwe? 2 Jary jakieś. O, żabolka! Przecież to jest żaba! Przecież to jest żaba! Widzowie, to jest żaba jak nic. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie. I tutaj mamy kolejne typiary, ale słuchajcie. Jest to coś okropnego, bo ja nie mam w ogóle ciszy. Nie mam ciszy. Nie. Widzowie, daję mi 2, nie wiem, widzowie, to chyba nie fanka. Mam nadzieję, że nie, bo nie chcę dawać fanom takich słabych ocen. Bo ja oceniam po prostu sprawiedliwie, dlatego fanom daję zawsze 5. Więc no. Dobra, Maryśka. Dobra, widzowie, Maryśka. Misia dołączyła. Ale ja już byłam. Kto to był? No... Kurczę, no nie zobaczyłam. A co jeżeli to fanka? No ja... Dobra, proszę. Napiszcie, jaki to jest nick. Bo ja nie wiem, gdzie mam. Szkoda, że tak jak ktoś dołącza tego. I nie jestem na podium, niestety. Chyba jestem nawet przedostatnia, ale nie wiem, gdzie mam. Valentina jest przynajmniej na pierwszym i jej bardzo gratuluję, bo wiem, domo, słuchajcie, mi nie wyszło w ogóle. Widzowie, jeżeli wy znacie jakieś inne postacie wielkanocne, ja chciałam za jajko, ale słuchajcie, nie ma za bardzo jajka. No i popatki, widzowie, pa!